Uwielbiany przez wielu ekscentryczny i porywczy Eustace Kapitan Kitto będzie podmiotem, czy raczej przedmiotem dzisiejszego materiału. Ja jestem Kapelusznik i chcę wam przedstawić postać uważaną przez długi czas nawet za zapomnianą. Ale na wyjaśnienia przyjdzie pora. Już kiedyś tworzyłem materiał o Kidzie, lecz ten film jest jego ulepszoną wersją i nie bez powodu pierwszy rozdział czy akt tego filmu nazywa się Magneto, ponieważ moce Kida mają niesamowity potencjał. Kto pamięta postać Magneto z kreskówek czy filmów X-Mena, wie do czego była zdolna jego postać. I Oda jakby chciał, dałby Kidowi się wykazać czymś więcej niż tylko zbieranie złomu i tworzenie z niego różnych wariantów ataków. A teraz uwaga, tutaj nastąpią spore spoilery z mangi. Chociaż przy walce z Big Mom dostaliśmy jeden jedyny laser magnetyczny od Kida, a dzięki temu, że przebudził swój owoc, mógł namagnesować Big Mamę, to widzimy pewien postęp. A nawet anime dało złomiarzowi możliwość latania dzięki magnetyzmowi. Plus Eustace pomimo porywczości na szczęście nie jest idiotą i potrafił sobie zastąpić utraconą rękę metalem, czy tam złomem. Także pomimo ograniczeń ze strony Ody to coś jednak się ruszyło. Co ciekawe, nasz władca magnesu ma potwierdzone wszystkie trzy rodzaje haki, jednak nie było nam dane póki co ich ujrzeć u niego w akcji. Także możliwe, że nadchodząca walka z Shanksem w bandze może to odmienić. Generalnie potencjał bojowy Kida jest ultra wysoki i naprawdę może się fantastycznie rozwinąć na nawet nieopisaną skalę. Tylko pytanie, czy Oda jest go w stanie kreatywnie wykorzystać, nie ograniczając jego mocy tylko do tworzenia mechanicznych czy tam metalowych łap i tym podobnych rzeczy. Oczywiście przy tym wszystkim należy pamiętać, że jego potęga może być bardzo mocno ograniczona, jeżeli w pobliżu nie ma złomu. Na przykład wsadzić złomiarza na środek pustyni, to co ma zrobić? Dlatego fajnie jakby Oda dał mu więcej magnetycznych ataków typu magnetyczna bomba lub coś w tym stylu lub coś takiego. Wiecie o co chodzi. Killer i Kid są przedstawiani jako fantastyczni partnerzy i świetni przyjaciele. Historia ich początku oraz jak zostali piratami została przedstawiona w SBS-ie przez Odę, ale ja uważam, że to jest trochę za mało jak na nich. Oboje należą do Supernovas, Kid z Lowem obalili Big Mom, więc już nie można powiedzieć, że Eustace nie jest ważną postacią. Także on i jego wspólnik Killer moim zdaniem zasługują na pełne retrosy na łamach mangi, niczym wcześniej wspomniany Low. Dlatego tej małej historyjki z SBS-a nie przetoczę, jednakże podkreślę relacje między tą dwójką. Kid niczym Luffy jest bardzo porywczy, jednak Zoro i Sanji stanowią bardziej stonowaną oporę dla swojego chaotycznego kapitana. A dla Kida oczywiście jest to Killer, który myśli bardziej taktycznie i opanowanie w przeciwieństwie do swojego kapitana. Można wręcz powiedzieć, że nie byłoby Kida bez Killera. Udowodni swoją pomysłowość, pokonując chociażby Hawkinsa podczas bitwy na Wano, wykorzystując to, że Kid nie posiada już jednej ręki. Zresztą Kid był wściekły na piratów bestii za to, co zrobili Killerowi, dając mu do zjedzenia owoc Smile. Widać oraz czuć, że to są najlepsi przyjaciele. Powiedziałem we wstępie do filmu, że Kid był zapomniany, ale co to znaczy? Otóż przez większość mangi po tej skipie praktycznie nie istniał. Był członkiem sojuszu Zappu i Hawkinsem, który szybko się rozpadł. A potem na wiele rozdziałów trafił do więzienia Kaido. I do Wano tyle go było. A przed timeskipem zapowiadał się właśnie na bardziej wyróżniającego się Supernovas, który będzie na równi konkurował z Luffym. Ale cóż, fabuła potoczyła się inaczej. I do niedawna Eustace nie miał momentów, które mógł świętować. Aktualnie jest pogromcą Big Mom i zmierza, jak mówiłem w tym filmie, na walkę z Shanksem.
więc dlatego do niedawna śmiało można było mówić o złomiarzu jako o zapomnianym rywalu Luffy'ego. Jednak czy Oda w pełni wykorzystuje jego potencjał? Już trochę ponarzekałem w części o jego mocach, ale stać go na dużo, dużo więcej. A Oda mało działa kreatywnie przy jego magnetyzmie. Natomiast sam Kid to nieustraszony pirat, mordujący cywilów, jednak umiejący dbać o przyjaciół, a zarazem krzywdzi każdego, kto się śmieje z jego marzeń. Jednym słowem mówiąc, jest postacią niejednoznaczną. Łącząc to wszystko z jego mocą oraz tym, że nie dostał jeszcze pełnych backstory, wręcz narzuca się hipoteza, czy Oda wykorzystał w pełni jego potencjał. Jeżeli przykładowo przegrałby teraz walkę z Shanksem, to co potem? Emerytura niczym Bellami i skończy na malowaniu flag? Kid chce niczym Luffy zdobyć One Piece i także jak on chce kierować się głównie marzeniami oraz niezrównaną siłą woli. Z racji tego, że w One Piece coraz częściej pojawia się motyw przejęcia pochodni oraz nadchodzącego nowego pokolenia, Kid powinien pokonać Shanksa i zająć jego miejsce jako nowy imperator mórz. Z drugiej strony, Shanks nie odkrył prawie żadnych ważnych kwestii fabularnych ze swojej strony, więc sytuacja jest ciężka do oceny. A jednocześnie, co dalej z postacią Eustace'a i jego załogą? Dlatego żywię nadzieję, że Kid nie skończy po bitwie z Shanksem jako chwilowy hype i Oda nie odstawi go potem na bok w całej fabule, gdyż Shanks może go po prostu skopać oraz zabrać jego kopię czerwonych poneglyfów. A złomiarz z killerem trafią nie wiadomo gdzie i już nie będą grali żadnej roli. Więc obawa o jego postać moim zdaniem jest realna, a potencjał w jego postaci póki co nadal śpi. Także ja byłem Kapelusznik, dajcie znać co sądzicie o całym filmie oraz postaci Kida i do zobaczenia w następnych materiałach.